Tradycyjna kuchnia Pomorza Gdańskiego to nie tylko potrawy rybne. Raki od dawien dawna gościły na naszych stołach i choć trochę zapomniane, powoli wracają na nasze talerze. Przedstawię smaczne i proste połączenie mięsa z sosem rakowym na białym winie. Dzisiaj w roli głównej polędwica wołowa z firmy Gzela. Żeby wykroić ładne steki, z polędwicy wołowej musimy odciąć tak zwaną głowicę, czyli część przelegająca do mięsa. Ta część przyda nam się na tatara, bądź bitki, bądź inną potrawę, a z tej części wykroimy zgrabne steki. Zanim steki, musimy wyluzować, czyli oczyścić mięso z błony. Po prostu ją powolutku odcinamy. Wszystkie błonki, tłuszczyki, żyłki, które przylegają do mięsa, odcinamy. Polędwica przygotowana, żeby wyciąć zgrabne steki. 200-250 g to idealna porcja. Steki wycięte, teraz poszczególnym porcjom nadajemy odpowiedni kształt, pamiętając, że nigdy nie rozbijamy polędwicy wołowej tłuczkiem. Formujemy w dłoniach. Można użyć po prostu pięści. Robimy to delikatnie, z wyczuciem, żeby grubość mięsa miała mniej więcej 3,5-4 cm. Niektóre kawałki, a zwłaszcza te środkowe, nie potrzebują w ogóle rozbijania nawet dłonią, tylko samoformowanie. Zanim usmażę mięso na patelni grillowej, przygotuję prosty sos rakowy na białym winie. Jedynym składnikiem sosu rakowego, który musimy pokroić, jest cebula. Przygotowujemy sos. Na 2 łyżkach masła musimy zeszklić cebulę. Jak z masła wyparuje woda, dodam raki i wszystko razem podduszę. Dodaję szyjki rakowe. Dodaję mąkę. 1,5 łyżki to wystarczająca ilość. Czas na białe wino i wszystkie przyprawy. Sól, pieprz czarny i czerwona, słodka, mielona papryka. Całość chwilkę podduszamy i za chwilkę słodka śmietanka. Śmietanki 100 ml. Sos jest odrobinę za gęsty, więc dodam odrobinę wina. Białe półwytrawne. Gęstość idealna. Musimy teraz wszystko zmiksować. Każdy z nas lubi inny stopień wysmażenia steka. Pokażę 3. Krwisty, półkrwisty i wysmażony. Żeby steki nie przewarły do patelni grillowej, musimy natłuścić je odrobiną oleju. Pierwszy będzie wysmażony. Kładę go najszybciej.
Za chwilę położę kolejny, który będzie półkrwisty, następnie krwisty. Przez pierwsze 2 minuty staka nie obracamy. Musimy uzbroić się w cierpliwość. 2 minuty minęły, kładę kolejnego staka, który będzie stakiem półkrwistym. Pierwszego mogę już obrócić. Drugi, podobnie jak pierwszy, musi spokojnie leżeć. Minęły kolejne 2 minuty, kładę trzeciego staka, który będzie stakiem krwistym. Półkrwistego mogę już obrócić. Patelnia nie może być za mocno rozgrzana, żeby staków nie przypalić. Staka krwistego mogę obrócić. I już sprawdzam stopień wysmażenia pierwszego i drugiego, czyli wysmażonego i półkrwistego. Dotykając mięso, wyczuwam, co się dzieje w środku. Im mięso, powiem wprost, mniej tańczy w środku, tym jest bardziej wysmażone. Im bardziej mięso rusza się w środku, tym jest bardziej krwiste. Co kilkanaście sekund sprawdzam wszystkie steki. Wszystkie steki możemy już obracać na jedną bądź na drugą stronę. Cały czas kontrolujemy stopień wysmażenia. Pierwszy rusza się w środku coraz mniej. Drugi średnio. Trzeci po prostu tańczy. Stek wysmażony to nie znaczy twardy. On musi być soczysty. Pierwszy stek przestaje się ruszać. Za chwilę będzie wysmażony tak jak chciałem. Półkrwisty prawie taki jest, krwisty podobnie. Sprawdźmy stopień wysmażenia. Wysmażony. Półkrwisty. Krwiste. Wszystkie 3 są idealne. Dokończmy potrawę. Mój ulubiony stek to półkrwisty. Tylko odrobina sosu rakowego. Rak do dekoracji. Troszkę ziół. I smacznego.